Historia. Podcast o historii osób LGBTQ+. Cześć! Dzisiaj Queer Stories są w podcastowni Krytyki Politycznej, w której została wydana książka, rozprawa doktorska Marty Justyny Nowickiej, słowacki Wychodzenia z szafy. I tę książkę, a przede wszystkim autorkę tej książki, Martę Justynę Nowicką, mam dzisiaj, mam teraz przed sobą. Cześć Marto! Cześć. Bardzo mi miło, że tutaj jestem razem z Wami. A mi jest bardzo miło, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. I bardzo, bardzo się cieszę na tę rozmowę o słowackim, o książce, którą czytam w sumie wiele miesięcy, dużo bardzo podkreślając i zapisując sobie i tak dalej. I myślę, że dla naszego podcastu to może być jedna z ciekawszych, cenniejszych rozmów. Chciałabym zacząć słowami, którymi Ty zaczynasz, słowami z Gombrowicza, że Słowacki wielkim poetą był. Bo jak powiedział w Przedsłowiu Krzysztof Tomasik, te słowa też mogą. Zachęcić czytelników do zobaczenia z słowackim zwyczajnego chłopaka, którego możemy spotkać w autobusie, odbrązowić go po prostu, ale pomyślałam też, że zaczynasz tymi słowami, bo to jest jakaś taka kliszowa myśl, którą po prostu wiecznie się powtarza, hmm. tak jak wszystko, co o słowackim właściwie jest jedną wielką kliszą, jakimś takim bezrefleksyjnym powtarzaniem pewnych motywów, że słowacki był odmieńcem, był samotnikiem, był narcyzem, był oziębły i tak dalej, a ty z tymi wszystkimi przekonaniami się rozprawiasz, postanawiasz jeszcze raz wrócić do. Tych omówionych w ZUS i wszech tekstów, ale też sięgnąć po listy, które są niezbyt dobrze omówione i po prostu jeszcze raz zreinterpretować to wszystko, co wiem o słowackim. Mhm. I chciałam Cię na początek zapytać, co na początku Cię skłoniło do tego? Czy jakś, miałaś taką myśl, że coś tu nie gra, czytając tekst słowackiego może na studiach? Jestem osobą wielowątkową, więc czasem jest tak, że będę mówiła o kilku rzeczach i potem łączyła to wszystko w jakąś całość. No trochę niestety, a trochę niestety, wcale nie ma jakiejś romantycznej historii ze Słowackim w moim życiu, chociaż pojawiał się tam od najwcześniejszych lat, bo tam brałam udział w jakimś konkursie recytatorskim, napisałam jakąś wybitną po prostu pracę w liceum o Kordianie, który na chmurze haszu odleciał z Mont Blanc. No, działo się dużo w tym temacie, ale moim pierwszym pomysłem na doktorat tak naprawdę był Marcel Proust, który w tych pierwszych stronach pojawia się również i który, chociaż może niektórym się to wydawać porównaniem na wyrost, jakoś tak zawsze w mojej głowie się równolegle układa z Juliuszem. I tydzień temu miałam przyjemność być na Francuzach Krzysztofa Walikowskiego po raz kolejny i marzy mi się, żeby on się zajął moim tekstem. Tak gdyby przypadkiem to słyszał, to właśnie chciałam to tutaj zaanonsować. I chyba na początku właściwie było brzmienie. Pamiętam, że um, czytałam, że tym wierszem, który recytowałam w podstawówce na jakimś konkursie, było w Stambuchu Marii Wodzińskiej, które wówczas wydawało mi się trochę zabawne, bo tam są szalety wiązane cyprysem. To dla trzynastoletniego dziecka jest raczej takie, haha, nie ma sensu, ale fajnie, to wybiorę ten wiersz do recytacji, żeby nie było pompatycznie, tylko dziwnie, bo to był chyba zawsze mój trop. I miałam to szczęście, że chodziłam do bardzo dobrej szkoły podstawowej i do liceum z niesamowitą polonistką profesor Ewą Niwińską-Jepińską, która była autorką programu dla naszej klasy, programu dla klasy interdyscyplinarnej łączącej łacinę, filozofię, historię, Polski i. Bardzo nietypowy zestaw lektur. Więc ona nie czytała z nami na przykład ludzi bezdomnych, bo śmierdzieli pralnią, ale za to czytała z nami mnóstwo takich tekstów kultury. Również mówię o filmach, takich jak nie wiem, całkowite zaćmienie. Więc jak człowiek ma 16 lat i się zdarzy z Bergmanem, z całkowitym zaćmieniem, odniesie Holland i z innymi rzeczami, to potem ma dużo punktów odniesienia, które pozwalają mu myśleć po prostu, może o to właściwie chodzi. I jak już na studiach miałam ze. Pięknym szaleńcem zajęcia do słowackiego wyłącznie przez pół roku, to w dalszym ciągu to brzmienie, ta fraza mi się jakoś podobała, ale ja nie byłam w stanie dojść do jakichś głębszych interpretacji. I właściwie, jak postanowiłam pisać jednak do doktorat o słowackim, to okazało się, że jak czytam jego teksty, które zresztą uwielbiam, to znaczy na przykład Balladynę, czy Beatrix Cenci, czy Lily Venede, to skupiając się na interpretacji roli kobiety, tam na przykład no, trudno nie, nie myśleć tutaj o roli kobiety. Mamy trzy tragiczne bohaterki, krwiste, szalone itd., dalej I właśnie to wrażenie, o którym, o którym nie pytasz, że coś tu nie gra. O co chodzi? Mamy facet, który w każdej biografii opisywany jest jako kochanek innej kobiety. Jak się potem szuka o tych kobietach, nic nie można znaleźć na pewno. Każdy uważa po swojemu i to jest zupełnie inne wszędzie. Nie jest tak jak Mickiewicz kochanek Maryli, koniec. To tak? jest słowacki od zawsze kochał się w Marii Wodzińskiej. I potem szukamy. Maria Wodzińska była dla mnie brzydka, pisał Słowacki. Okej, okay, dobra, fajnie. Ja tam nie mówię o kimś, kto mi się podoba, a że jest brzydki. Nie wiem, no, no, no jakoś tak nie trafiało to do mnie, tak? Potem się te następne partnerki pojawiają i one wszystkie są niepewne, budzące wątpliwości, więc takiego na przykład klucza biograficznego widzimy już, że do tych tragedii nie możemy łatwo przyłożyć. Coś tam człowiekowi świta, że on miał jakąś trudną relację z matką, ale to bez przeczytania szczegółowego tych listów, które właśnie stały się moim podstawowym materiałem do stworzenia książki, niewiele nam mówi. Więc tak, to wrażenie, że coś nie gra. Ja się w nim upewniłam, czytając listy słowackiego dopiero na studiach doktoranckich po raz pierwszy, jak podsunęła mnie moja promotorka, profesor Ewa Graczek, i to był strzał w dziesiątkę, bo. Ja, czytając je po raz pierwszy, podkreśliłam wszystko prawie, bo nie grało mi wszystko prawie. To znaczy, miałam wrażenie, że on niezwykle kwieciście i emocjonalnie wypowiada się o straconych przyjaźniach z mężczyznami, tak niesamowicie, nawet jak na romantyzm, w ogromnym skrócie, że pisze o kobietach, jakby ktoś go do tego zmuszał, i że w ogóle strasznie dużo ukrywa takich wiadomości, które typowy romantyk podawał, na przykład dotyczących ciała. Romantyk uwielbia pisać o tym, jak cierpi, również jak cierpi z powodu przypadłości chorobowych, tak? z listów na przykład Zygmunta Kasińskiego do wszystkich, bo facet napisał 12 tysięcy stron listów. Mi się czasem wydaje, że on w toalecie nie rozstawał się z wiecznym piórem i właściwie nie mam pojęcia, kiedy on zdołał napisać i radiona i Nieboską Komedię, bo ciągle pisał listy do wszystkich swoich kochanek, które myślały, że był jedynymi, albo do innych osób. No więc on za każdym razem pisał, że akurat cierpi, bo głowa, nie wiem, jakaś kolejna przypadłość weneryczna, albo tysiąc innych rzeczy. Słowacki o tym nie pisał, a przecież wiem, że był bardzo wątłego zdrowia. Dlaczego on podaje jedne informacje, a innych nie? Czemu te listy były takie, nie wiem, dziurawe? E, takie jakby napisane bardzo zawoalowanie? Nie mogłam tego zrozumieć i wiedziałam, że będzie to tekst, do którego będę chciała wrócić, no i wróciłam kilkukrotnie, napisałam książkę, jestem teraz tutaj, rozmawiam ja z Tobą. <grafię> Więc tak, dziwnie było od początku i to mnie przyciągało. I ta dziwność dotyczy, już tutaj poruszyłaś wielu tematów, mm -hmm. bo dotyczy i jego relacji z kobietami, i jego relacji z mężczyznami, chorowitości, ale też e, ciekawy jest bardzo wątek mam wrażenie, że rzadko o to nie jesteś pytana jego duchowości już od najmłodszych lat, e, jego ciągłej tułaczki. Mm -hmm tej samotności, te wszystkie wątki są trochę dziwne i wszystkie, mam wrażenie, że mają wspólne sedno, znaczy mam to wrażenie po przeczytaniu mm -hmm. e, twojej książki, e, że, że tak naprawdę punktem wyjścia do reinterpretacji może być odkrycie jego nieheteronormatywności, mm -hmm. że dopiero kiedy zrozumiemy to, możemy zacząć zagłębiać się w te po poszczególne tematy. Wiesz co, ja jestem zwolenniczką takiej teorii, że jest Dużo różnych interpretacji, nie musimy się ze wszystkim zgadzać. Dobrze jest, jak nie odczytujemy pewnych rzeczy naprawdę w dosyć absurdalny sposób, bo to też się czasem zdarza, ale najlepsze dla tekstu jest, jak on jest ciągle podawany w wątpliwość, jak ktoś go czyta, jak ktoś się interesuje, jak ktoś właśnie bada. Hmm. I no, dla wielu osób, z którymi rozmawiam, moja książka była pierwszym zaskoczeniem ze słowackim, pierwszym pokazaniem, że to jest ciekawy człowiek, że nie jest kimś, kto miał nieszczęście być powiązanym z kilkoma straszliwymi pojęciami, których trzeba się nauczyć w liceum do materów polskiego romantyzmu, Tylko że za tym wszystkim idzie ktoś, kto się jakoś szamocze. I kto jest na tym na podium, tak? U nas jeden z trzech najważniejszych wieszczów, a z drugiej strony jakiś dziwny ten wieszcz po prostu. Więc tak, no taki był mój cel, żeby pokazać tę jego odmienność w różnych jego aspektach życia, w różnych typach jego relacji, no bo tak, relacja osoby nieheteronormatywnej z rodziną bywa mocno odmienna od relacji osoby, która jest Heteroseksualna z, z rodziną i te pozostałe rzeczy, o których wspominałaś, też jak najbardziej bywają odmienne. Na tej duchowości przyznam, tutaj skupiałam się mało. Myślę, że mogę tutaj chętnie oddać to moim kontynuatorom i kontynuatorkom zapraszam serdecznie, Genez z ducha, znakomite przedziwne fantazy, którego nigdy nie przeczytam ponownie, ponieważ wszyscy też mamy jakieś swoje. Y, pację i antypacje i ja się staram być ostrożna, jeżeli chodzi o pisanie o duchowości, ale na pewno ona w końcowym okresie życia słowackiego była czymś niesłychanie. Ważnym, ale w związku, w związku z tym, że moja książka była głównie książką o relacjach, a tak mniej więcej trochę na wyraz można powiedzieć, że pod koniec życia Juliusz Słowacki był w niewielkim stopniu skupiony na relacjach e, intymnych czy emocjonalnych. Raczej bym nazwała to aseksualnością, jeżeli możemy w ogóle, oczywiście wiadomo, używać tych pojęć z dzisiaj do kiedyś itd. Tak tak Więc kiedy był zajęty przetwarzaniem towianizmu na własną modę i. Odczuwaniem bliskości z duchem świętym, i tak dalej, i tak dalej, to ani kobieta ani mężczyzna nie będzie już dla niego szczególnie istotni. Byli istotni jako bracia i siostry duchowe i takich relacji z nimi e, pożądał. I to ciało zniknęło jeszcze bardziej z jego listów. Już nie było chorego ciała, tylko już było w ogóle takie anielskie, tak? Więc, więc to jest coś, o czym na pewno można coś ciekawego napisać. Ja tego nie zrobiłam. E, zapraszam serdecznie, bo <laughs> można, można to robić. Ale tak, to, że on na przykład od małego widział siebie jako księdza, to też jest interesujące jakieś takie zakamuflowane marzenie, tak? O kimś, kto jest w niemałżeństwie, o kimś, kto jest wśród innych mężczyzn. I mówię to jako osoba, która ma w rodzinie dużą część osób związanych ze stanem duchownym. To są bardzo różne osoby, bo były bardzo różne osoby. Miałam zakonnika, diakona, siostrę bezchabitową um, i parę innych osób. I na przykład, jak Tak, cały przegląd dokładnie. I jako dziecko, na przykład, byłam na, tutaj, tak sobie żartobliwej metafory, użyję imprezie, na której chłopak się staje księdzem, tak, po prostu. I to w zasadzie przypominało mi, jako dziecku, już wesele. Bo widziałam księży w sukienkach, którzy tańczą razem, tutaj alkohol, tu wszyscy się cieszą, jakieś, nie wiem, jakieś jedzenie. Ja nie mówię o tym jako o czymś przerażającym, nie wiem, obrażającym kogokolwiek, ale pamiętam to skupienie mężczyzn. Którzy mieli zupełnie inną bliskość fizyczną, tańcząc ze sobą na przykład, tak? Tańcząc, no nie tak jak tańczą chłopcy na dyskach, czy wczoraj na paradzie, jak ludzie tańczyli, tak? Oczywiście to, to, to było inne, ale to było takie bardzo radosne i gdyby nie byli księżami, to wtedy prawdopodobnie by nie czuli, że mogą tak robić. to było to jest takie ciekawe połączenie. Mnie mm. jako sobie ateistycznej to zawsze się trochę bardziej z dragią kojarzyło mm -hmm. i w mm -hmm. ogóle to jest... No to znaczy ja, 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 ja nie mam w sobie wiary też w ogóle, mm -hmm. natomiast nie jestem raczej antyklerykalna, ponieważ wiem, że te osoby, które wierzą, albo te, które są w tych strukturach, nawet jeżeli są mi strasznie dalekie te struktury, to są po prostu bardzo różne. Są i były bardzo różne. No i, i tyle, tak? Po prostu... Mm. Ta słowackiego chęć istnienia w stanie duchownym też była dziwna nie wiadomo z czym powiązana. No i ta dziecięca chęć właśnie zostania księdzem, mm -hmm. to też jest po prostu, zwróciłam na to uwagę, bo to jest taki częsty motyw mm -hmm. w biografiach osób homoseksualnych, które dorastają szczególnie w czasach, kiedy nie mają reprezentacji z jakiegoś powodu, co zresztą ty też piszesz, powiązanie seksualności i duchowości jest jakieś takie silne i no, tak jak mówię, z częstym motywem i bardzo to jest ciekawe. To, to jest chyba jeden z takich wątków, które otwierasz, i mo, można by to już w innej książce oczywiście pociągnąć. Bardzo mm -hmm. to jest ciekawe. Tak, ale mm. miałam taki przykry, przykry obowiązek, żeby niektóre wątki próbować kończyć przynajmniej czasowo, więc tak, jest dużo, zawsze można otworzyć ponownie. Ale to oczywiście jest jednym w sumie z mniejszych, też mamy inne, no właśnie, relacje są tutaj najważniejsze. I może bym zaczęła rozmowę o relacjach z kobietami najpierw mm. i pominęłabym na razie matkę, bo to jest taki oddzielny temat duży. Ale jak ta dziwność Słowackiego wyglądała w relacjach z kobietami? Jak on się do tych, tych kobiet odnosił, może zaczynając ogólnie? Jak się odnosił do kobiet? Kobiety były mu potrzebne, zdecydowanie, ale były mu potrzebne do pewnego stopnia. I jak chciały za dużo, to. Absolutnie zapalały mu się wszystkie czerwone światła i je odpychał, obrażony zakusami, święcie po prostu oburzony, że ktoś mógł pomyśleć coś więcej. Był zawsze taki sam schemat. Słowacki był takim, że to powiedziałam chyba w którymś z wywiadów, takim modelowym przyjacielem gejem XIX-wiecznym, znakomicie znał się na modzie, doradzał w sprawie sukni, krojów, faktury na sukni ślubnej, nie wiem, na przykład Joanny Bobrowej. Sam się jako dziecko też tam przebierał tak udatnie, że go nie poznał o, służący i nie chciał wpuścić do mm. własnego domu, tak? Więc to nie jest tak, że a, każde dziecko sobie tam przymierzy ubranie rodziców, tylko to już jest zamiłowaniem i profesjonalizm w tym diagu, tak? O mm -hmm. którym wspomniałaś. Miał przydomek też. Tak, tak, tak. To, to, to właśnie było też wyjątkowe Zdecydowanie, że on był Zosią, że wszyscy inni romantycy podpisywali się po prostu Napoleon, tak? Albo nie wiem, największy, wspaniały, bohater A Słowacki, pisząc do mamy, chcąc ukryć swoją tożsamość, pisał twoja kochająca cię trójeczka za Więc to wszystko było takie... Typowy tak, heteropan. Tak, typowy heteropan, dokładnie tak. Więc wracając do tych kobiet i jego relacji z nimi, on z nimi plotkował, on im pokazywał swoje utwory, on z nimi hmm, flirtował do pewnego stopnia, to znaczy mówił im miłe rzeczy, one mówiły mu, było tutaj dużo wzajemnego zachwytu, natomiast kiedy tylko pojawiał się właśnie jakiś sygnał o fizyczności, to Naprawdę odskakiwał jako parzony. Wiemy to z listów, tak? gdzie po prostu on mówił, że zaprosił na przykład do domu jakieś osiem Włoszek czy osiem Francuzek, które zachwycały się wspaniałym wystrojem, bo o, jako Dandys przykładał ogromną uwagę zarówno do tego, jak wyglądał, jak i jak wyglądało jego otoczenie, jak i wyglądały jego posiłki. I kiedy pokazał no, grupie młodych dziewcząt to swoje mieszkanie, z zachwytem je oprowadził, zaprosił na herbatkę. To kiedy potem jedna z nich zaczęła mu się oświadczać, on opisywał to matce, że te tam francuskie kobiety, czy włoskie właśnie, to nie mają za grosz taktu. w ogóle są okropne, tak nie można. Jak one sobie mogły w ogóle pomyśleć? On jest po prostu szczerze oburzony, że, że można było mu taki afront zrobić, żeby chcieć od niego więcej. I ta sytuacja się powtarza. Z każdą kobietą jest jakieś zainteresowanie, jest etap przyjaciółkowania, wręcz posiestrzenia, a posiestrzenie powoduje, że charakter relacji nie jest seksualny. No bo to mamy z siostrą robić, a on jest właśnie jak taka psiapsiółka, taka, taka się strzeczka julka po prostu, tak? Z którą można. Z jedną no, jakieś fiołki zbierać. Tak, tak, tak. No. Grał, jest taka, grał w Volanta, to był taki XIX-wieczny badminton. I no właśnie jak ja sobie wyobrażę, że naszego wieszcza narodowego, który jest. Pannami w długich sukniach, w Karolinach po prostu macha paletką i, i rozmawia o kwiatkach, to miło mi jest ym, z tym wyobrażeniem. Ono jest jakoś spójne po prostu z tym, co czytam i z tym, jak go sobie mogę właśnie w głowie przedstawić. Więc te relacje z kobietami, kiedy dochodziły do tej fazy odrzucenia, to potem no nie było tak, że on je blokował na Facebooku i obdarzał y, klątwą, i mogę nic nie chciał z nimi mieć kontaktu, ale. Utrzymywał bezpieczny dystans. Tak mu było dobrze, tak mu było wygodnie, tak mu było wystarczająco. Na przykład w Szwajcarii można powiedzieć, że on wręcz miał drugą rodzinę w pensjonacie. Pani Patej, Eglantyna była przez niego traktowana jako siostra, on był traktowany jako syn. Te matki do siebie pisały, ale właśnie nigdy nie było widać, że on chciałby na przykład ożenić się z którąś z nich. On nie wyśmiewał. To jest trochę okropne, ale no Boże, no wszyscy jesteśmy tym czasem trochę okropni. Zwłaszcza kiedy musimy kogoś zranić, musimy kogoś odrzucić, bo nie czujemy nic więcej, chcemy być uczciwi względem siebie. No i Słowacki właśnie jako uczciwy względem siebie, dostając jakiś prezent od jednej, drugiej kobiety zakochanej w nim, mówi, że Boże, ta wariatka chciała się zabijać z miłości. O matko, tego mi tylko brakowało, tak? To jest takie. Albo, albo jakiś młodszy, to się w tym szczyci, to jest dopiero paskudne, tak? Że, o właśnie, do mojej tutaj em, listy zasług, jeszcze tylko tego Brakuje, żeby się zaczęły topić przy świetle księżyca. Ona no, takie robi wrażenie na kobietę. Tak? I człowiek to czyta i myśli: ty jesteś tym zachwycony, czy ty się żalisz? To jakoś w ogóle nie trzyma się ładu, kupy niczego się nie trzyma po prostu. Więc tak, więc to były takie relacje, które zdecydowanie były zastępowalne, które nie były na szczycie hierarchii jego ważności, jednocześnie które musiały być, bo jemu te kobiety bardzo pomagały w życiu. Opiekowały się nim, oprowadzały go na nowych miastach, e, wspierały go, były jego pierwszymi czytelniczkami, e, jakichś krótszych utworów itd., itd. One istniały, ale nie w takim miejscu, w którym heteroseksualny, ci mężczyzna zwykle ma kobiety. Albo czasami opisywał jakieś niby zakochanie swojej matce, ale to była kobieta, której absolutnie nie mógłby zdobyć. Mm -hmm. To też jest takie symptomatyczne. Tak, to, to co mówisz jest bardzo ważne, bo użyłaś tego, co ja też sobie podkreśliłam, jako to, co nie pasuje przy, tych, przy tej pierwszej lekturze, to znaczy trybu warunkowego. O właśnie, On tak całkowicie tak, tak. wchodzi w taką strategię, że odpowiadając na pytania matki, kiedy wreszcie sobie znajdziesz tą żonę itd., itd. Odpowiada, że no, ta byłaby zupełnie niezła, ale śmieje się tak, że mnie to irytuje. No to się kompletnie nie da nic zrobić, wiadomo, tak? Że Sound, tak, ciekawa, ale w innej epoce, w innym miejscu, być może zrobiłaby na mnie większe wrażenie. Pisze na przykład, że za jakąś kobietą się wszyscy uganiają, a on mówi, ona byłaby dla mnie atrakcyjna, ale miała zarude włosy. To są tego typu argumenty, tak? On zauważa ich piękno, zauważa, że dobrze byłoby się w nich kochać, ale tego nie podziela, bo wymyśla jakieś totalne brzdury. Wymyśla mm. po prostu to, co osoba, która nie czuje w tę stronę, tak? To nawet nie musi chodzić o orientację, że tak można być otąpnym na różne inne rzeczy. No nie wiem, na przykład na zwierzęta, tak? Że po mm. prostu ktoś kompletnie nie jest fanem kotów. No to nie będzie się zachwycać. Tymi cudownymi, co jest w tak miejscu. Nie, nie nie będziemy o tym rozmawiać. Myślę. Ale zdecydowanie w ogóle ten wątek jego podejścia do kobiet i tego schematu był dla mnie chyba takim momentem, w którym najbardziej się zbliżyłam do niego, bo mm -hmm. właśnie opisy jego działań w tej kompulsywnej heteroseksualności, bo to mm -hmm. jest to, mm -hmm. były moimi doświadczeniami. Też mm -hmm. Myślę, że wielu osób, mm -hmm. które na przykład wychowały się trochę nie mając przykładów e, jakichś takich osób queerowych mm -hmm. i. Przez lata miałam te same doświadczenia, które miał Juliusz. Właśnie, na przykład, jak jakiś chłopak zaczął być bardziej mną zainteresowany, ja znajdowałam jakieś absurdalne wady tej osoby, mm. albo zaczynałam właśnie mieć jakieś negatywne emocje, które mm. były zupełnie mm. podparte, mm. albo nie rozumiałam trochę o co chodzi, dlaczego mi się ta osoba nie podoba i wymyślałam jakieś argumenty. Mnóstwo dosłownie tych samych zachowań, jakimi no, słowa, Rozumiem, że to było trudne, ale przyznaję, że super, strasznie się cieszę, że miałeś takie doświadczenie, bo ono właśnie pokazuje aktualność tak. jego m, konstrukcji psychicznej, tak? to znaczy e, konstrukcji, która kiedyś była nie do opisania, tak? no bo jeżeli nie było no, tak. nauki takiej jak seksuologia, traktowano to wyłącznie w m, kategoriach dewiacji i patologii różnego rodzaju, to nie można było o samym sobie m, Myśleć od razu z dumą, akceptacją i tak dalej. Tak, tak teraz słowackiego można wziąć ze sobą na właśnie, na transparentny parady równości, co mnie bardzo cieszy, ale on sam do tego dochodził przez długie lata, że to, że jest odbierany jako zimny, jest odbierany jako zimny, bo nie jest zainteresowany mm. kobietami, nikogo nie interesuje, kim on mógł się jeszcze interesować. To, że jest odbierany jako zarozumiały. A on po prostu pewne rzeczy wie, wie o sobie, tak? Ta jego duma jest strategią obronną, podobnie jak ta kompulsywna heteroseksualność, jak to bardzo ładnie określiłaś. I to też jest taki jeden z koronnych argumentów, bo osoby, które no, nawet niekoniecznie muszą być jakieś strasznie homofobiczne, ale, ale po prostu są zielone w temacie. Tak, w tak? tak, tak, tak. To czasem na, czas na przykład mówią, że nie wiem, ale jak to Zosia jest lesbijką, przecież ona miała męża koniec. Nie? Tak jakby nie dało się tutaj nic zmienić, jakby ludziom nie przydarzały się zakochania, kiedy przedtem im się przydarzały inne zakochania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja nie neguję tych kobiet, nigdy. Jest nim poświęcony, jest nim poświęcony cały jeden rozdział z czterech książków rozdziałów w książce, więc to chyba całkiem dużo. Tylko że pokazuje zdecydowanie, że on nigdy nie chciał, żeby one go widziały chorego, na przykład, żeby w testamencie zapisane, mm. tak? to po prostu nie był ktoś, z kim on chciał się starzeć i umiać. A ty chciałaś zobaczyć, właśnie, przybliżyć się do re relacji, znaleźć te relacje mm. z, którym, z ludźmi, których Juri już dopuszczał do siebie, którym poświęcał swoje bo... piękne wiersze. No uh -huh. to znaczy, wiesz, piękne wiersze poświęcał też właśnie na przykład córkom bliskiej kobiety, tak? Więc tutaj mm. na przykład nie idźmy w stronę pedofilistów, skoro on e o tym pisał, ale. Ja chciałam po prostu zobaczyć, do kogo on chce mówić, do kogo kto go tak nie ogranicza jak matka, do kogo nic nie chce, bo jeszcze zapomniałam dodać się w, w temacie tych kobiet, że niestety trochę przykro to powiedzieć, ale on czasem przedmiotowo je traktował. To znaczy, że na przykład e, spotykał się z Coron Pinard, która była córką francuskiego drukarza, jedynego, który miał polskiej literki w całym Paryżu, i dzięki temu miał. Trzy razy niższe stawki niż Mickiewicz. Za on, on. Tak? Za uzamknięte. Więc to, tego się nie dało zamienić. On musiał akurat z tą kobietą mieć zażyłość, mieć bliskość. Nawet jeżeli się skarżył w tych listach, że o Boże, tam mnie wyciągnęła na spacer, chyba umrę z nudów. Po prostu on się tak żali, że człowiek czyta i myśli, musi... kto to jest? Największy cynik wszechczasów po co on chodzi z tymi babami, tak? No a potem widzi, że ma z tego konkretne jakieś tam zyski. Ja nie mówię, że on nie lubił tych wszystkich kobiet, a tylko mówię, że bardzo często było mu to po coś potrzebne. Na przykład, że z księżną czartorską zatańczył i to było wejściem w arystokrację, tak? Że spotykał się z koroną dzięki temu miał zniżki na O.E. i tak dalej, i tak dalej. Tak, że miał to jakoś uporządkowane, miał jakiś proces... Nie było w tym namiętności po prostu. Raczej było coś takiego, że hmm, chciałabym, żeby właśnie Walikowski nakręcił coś, stworzył wspaniałe przedstawienie e, dotyczące mojej książki, no to chyba muszę poznać kogoś, kto zna go bliżej. tak? To było takie mm, no, mm, instrumentalne to za dużo powiedziane, ale naprawdę warto zawsze patrzeć, po co akurat ta pani mu była w życiu. Ale też bym nawet może nie, nie byłabym taka pewna, czy on był takim cynikiem w tym, bo no. myślę sobie, że mógł przez albo wiele lat, albo może nawet całe życie nie do końca rozumieć, dlaczego relacje z kobietami tak wyglądają, jego relacje. I nie, nie nazywał dlaczego męscy przyjaciele dla niego są tak bliscy, może po prostu nie miał, no nie miał do tego narzędzi na pewno. No i go no o to nie pytał. Hmm. No to jest w ogóle strasznie trudna sprawa, dlatego, że tych listów do matki, które były moim podstawowym składnikiem do tej potrawy pod tytułem słowacki po mojemu, to zachowało się ich około 140. 140 listów słowackiego do matki i cały jeden matki do słowackiego, jak żyć. Ona chciała, żeby je spalić, on chciał, żeby je spalić i tu! Wszyscy się posłuchali. Dlaczego? No, ja mam trochę taką teorię, że matka słowackiego, przepraszam, ale na pewno nie umiała pisać tak jak jej syn. Ona miała różnego rodzaju dyskrafię, nie miała stylu takiego wybitnego, wyszukanego. W rozmowie na pewno musiała być bardzo czarującą osobą, była w stanie tworzyć salony literackie i gromadzić naprawdę niesamowity skład ludzki na te czasy. Brawo. To jest umiejętność, ale pisać, podtrzymywać wątki i nawiązywać do wielu rzeczy, to jest umiejętność inna, która wymaga kompozycji, sztywnego trzymania się pewnych rzeczy, żeby w ogóle dojść do tego końca. I nawet w technicznych zdaniach, które po sali zostały, widać, że to jest jednak troszeczkę inny poziom, ale też widać w odpowiedziach słowackiego, który pisze: Pytasz mi mam, pytasz mnie mamo. Tak? więc widać, że ona ciągle go pytała o te kobiety. A jako, że widocznie o nie pytała, to on robi też to, co również może być, bo być może było Twoim doświadczeniem, moim doświadczeniem, wielu innych osób nieheteronormatywnych, czyli on maskuje płeć osób, z którymi się spotyka. Albo używa liczby pojedynczej, to znaczy mówi, że gdzieś był sam, kiedy gdzieś był w towarzystwie innego mężczyzny. To jest, przecież dzisiaj też tak dużo osób może tak zrobić. Tak? Jeżeli ktoś się nie czuje pewny, jak zareaguje jego mama, tata na to, że miał e, randkę z osobą płci tej samej. Tak? No to na przykład powie, że byliśmy w kinie we trójkę. Tak? Franek, Zosia i ja. I jest tylko jedna osoba z tych dwóch, która tam była w tym kinie. ale jak się podatrzy, to to takie wyjście grupowe. To nic się nie mini stało. Wtedy. Nie no, takie takie miniaturka. I nie, nawet nie chodzi o to, żeby go oceniać też jako złego człowieka bo on po prostu też nie podaje tych informacji, które widocznie nie były. ma czegoś potrzebne, bo no cała masa właśnie. osób uważa, że to, po co zaglądać mu pod mhm. O, o kode, że tam nic nie ma w tej mojej książce. O, proszę, proszę przeczytać, to można sprawdzić. E, często słyszysz to Oczywiście, zdanie. tak. Że takie intymne sprawy. No. Mhm. No, czy To jest intymne, kto mieszka pod tym samym adresem. To są takie sprawy bardzo związane z prawem, prawda? Też z prawem, z różnego rodzaju rzeczami finansowymi. I też właśnie no. w życie, no, <laughs> prosta życie, właśnie tak. Dobra, to myślę, że w zasadzie tak. już chyba wszystko o tych kobietach powiedziałam, co, co, co się dało, chyba że jeszcze o coś byś chciała, byś chciała dopytać. Wydaje mi się, że tak, że kobiety możemy zostawić, bo właśnie one są też mniej ważne. <laughs> Dla, dla, dla słowackiego, a mężczyźni, właśnie, bo nie mówisz o tym, co on robił pod kątrą, bo nie wiemy tych rzeczy, ale wiemy na przykład z kim dzielił się swoimi na, naprawdę najbardziej intymnymi przemyśleniami, z kim chciał podróżować, mhm. z kim właśnie te podróże odbywał. I oprócz tych stu kilkudziesięciu listów do matki, mamy też dwadzieścia w sumie listów między słowackim a Zygmuntem mhm. Krasińskim Tak. I może o tych listach. Tak, no to są według mnie najbardziej emocjonalne listy, jakie Słowacki napisał do kogokolwiek. W największym stopniu pełne zachwytu i szalone też. One są takie, że w zasadzie człowiek sam nie wie, jak je odczytywać. Co tam się dzieje? Jakieś zwierzęta się biją, tarzają, jakieś pioruny latają i nie wiem, jakieś różowe chmury, tak? Syłają sobie jakieś elfów, żeby powiedziały temu drugiemu: Dobranoc, no słodkie, co tu się. Nie, jednak, po prostu tak można sobie się zastanawiać. Zygmunt Krasiński, oczywiście, jako że jest mężczyzną, to jest najczęściej podawane w takich krótkich opisach słowackiego, jako jego jedyny prawdziwy przyjaciel. I to jest bardzo często określenie na partnera, tudzież partnerkę jakiejś osoby. To tak? no, no, słowo poza tym. a wiemy. Tak. No to myślę, że na przykład dobrze, jak czyjś mąż czy żona też jest przyjacielem, czy przyjaciółką, tak? No, ale skoro nie, za, nie zawsze mamy takie opcje, to właśnie w przypadku osób nieheteronormatywnych, jak ciągle się powtarza, że nie wiem, na przykład właśnie Konopnicka, o której mówiłyśmy tutaj przed rozpoczęciem spotkania, pojechała ze swoją przyjaciółką, tu, tam, że zamieszkała ze swoją przyjaciółką, że przedstawiła na zjeździe rodzinnym Konopnickich swoją przyjaciółkę. <laughs> wspólny budżet. Tak, yy, no, no właśnie wspólny ale wiadomo, przyjaciółka. Tak. Więc e, Słowacki e, miał e, przyjaciela Zygmunta Krasińskiego, który przyszedł robić z jego sercem czary. Bo tak napisał mu w takim dziękczynnym wierszu, e, wierszu do Zygmunta. I, pięknym swój, tak, tak, takim pięknym bardzo wzruszającym po prostu. Mhm, takim bardzo prostym językiem napisanym, a bardzo wzruszającym, pokazującym, że ktoś naprawdę jest całym sercem wdzięczne drugiej osobie za to, że istnieje, za to, co robi. Kiedy oni się poznali, no to to było jakieś uderzenie gromu z jasnego nieba. Mm -hmm. Była dwójka ludzi, która zaczęła mówić swoim własnym językiem i dialektem, no tak ćwierkać jak niektórzy zakochani. Właściwie może tak to wyglądało. Też tego nie wiemy, ale wiemy o tym, wiemy co pisze rodzina Słowackiego, z którą on dotychczas mieszkał, do, te, do tego czasu, kiedy poznał Kasińskiego. Wiemy co pisał do matki i z tych historii pobocznych widzimy, że cały świat się zatrzymał, żeby popatrzeć na dwóch szaleńców. Na dwóch poetów, którzy jak wyszli, to nie wrócili. Albo wrócili tak późno, że stróż nocny już spał, nie wpuszczono ich do domu. Raz, drugi, bo się szlajali, tak? Po jakichś cmentarzach, po jakichś rzymskich willach, o których potem bez końca wspominają, że chciałbym kiedyś tak jak ty i ja, żebyśmy w Willi Róż, jak dwoje starców umarli. I to, się, to jest takie echo. Co tam się działo? No, właśnie nie wiem, nie wiem, czy tam kołdera była, czy nie było, ale, ale coś tam się wydarzyło takiego, że oni do tego wracają we wspomnieniach i że chcieliby tam się pojawić przed śmiercią. To naprawdę jest symptomatyczne. Tak? No i to, to też wydaje mi się takie aktualne i zrozumiałe dla dzisiejszego człowieka queerowego, kiedy Słowacki zbliża się do Krasińskiego, oddala się od swojej rodziny, od filów, od brata matki u którego w tym czasie mieszka, no bo ten wuj jego nie jest w stanie znieść, że jak to się mówi, no to no, no, tak jak, nie wiem, nastolatek, dom to nie hotel, także po prostu jest, ale nic nie zrobi w domu, jest, ale niby tu mieszka, ale wróci nie wiadomo o której, się szlaja nie wiadomo z kim, zaczynał jakieś dziwne listy pisać, dziwne wiersze, nikomu się nie podoba ta jego twórczość, on miał pisać tak, jak kiedyś pisał, tak, jak się kiedyś dobrze pisało, tak rokował, mógł być kochanowski, ma on tu jakieś wymysły i znika z tym krasińskim, bo już wszyscy mają dosyć, po prostu tych wariatów. No, oni mają chyba jakiś yy, taki ćwierkający okres. Tak to wygląda z każdej możliwej strony. On używa sam Słowacki tego słowa, tak? Że po prostu gadamy jak dwoje szaleńców, że mm, no nigdy czegoś takiego nie doświadczył. No dobra, ale tu mówimy o emocjach, a przed chwileczką mówiłyśmy też o tej prozie życia, tak? Więc na przykład, jeżeli chodzi o prozę życia, to nie zostało to przedtem wspomniane, ale to, że zostało tyle listów pomiędzy słowackim a matką, wynika z tego, że oni się nie widzieli przez 20 lat. A więc mm, o pewnych rzeczach. Kiedy poczta funkcjonowała źle, polska była pod zaborami i w ogóle nic nie działało tak, jak powinno, można było dowiedzieć się tylko dzięki zaufanym ludziom. I to, że matka Słowackiego znalazła się w areszcie, to była informacja, którą przekazał mu właśnie Kasiński i starał się zrobić to tak, żeby to jego przyjaciela wątłego zdrowia nie zabiło na przykład, tak? Tutaj nie żartuje. To było tak, że no przez pół roku nie masz listu od matki, która przedtem napisała trzy w tygodniu, nie wiesz, co się dzieje. Sam nie możesz się ruszyć, różnie to wszystko razem bywało. Mm, no więc Kraśniak użył swoich możliwości, wywiedział się, przyjechał do Judusza i to o tym powiedzieć. To są bardzo ważne sprawy. Te ich doświadczenia wspólnego odkrywania miejsc, no wydaje mi się, że nawet dla Kraśniakiego musiały być tak. Niezwykłe, głębokie. Krasiński przez jakiś czas uważał Słowackiego za ducha genialnego. Stawiał go obok największych filozofów, obok Szekspira. No, widział w nim cud. Nazywał go geniuszem ten. Tak, to piękne określenie. Mhm. I kiedy Słowacki zdecydował się pojechać z jakąś grupą chłopaków nie za bardzo znanych na wschód, na klasyczną, romantyczną podróż na wschód, to Krasiński, który normalnie nie używa wulgaryzmów, Pisał, że on nie rozumie, dlaczego dupa Zenona Brzozowskiego, czyli partnera a w podróży słowackiego na wschód, zawędywała aż tak daleko. Że on no, po prostu. O ze zrości. Tak, tak dokładnie tak. Tak mm. to wyglądało, że przecież tamto jest tak głupi. Co, co oni razem robią? Nie mogę to Słodni patrzeć. Tak. tak, tak, tak. Dokładnie tak. <laughs> Ale tak szczerze, to Słowacki chyba też nie uważał Zenona za jakąś miłość. Tylko, że z drugiej strony, jak jesteśmy z kimś na wyjeździe, na innym kontynencie, spędzamy z kimś kwarantannę, e, no, no chyba bo z trzy wspólnie, no a to w ogóle nie, bardzo trudne sprawy. Słowacki podobno uciekł, jak zobaczył objawy chorobowe u Zenona, więc y, to naprawdę nie było tak, że rzucał się na każdego mężczyznę, tak? bał się o swoje czasem było to dla niego najważniejsze, a czasem wcale nie. No w wyjechał z tym innym w podróż, z innymi. Dostał jakieś tajemnicze pieniądze, których nigdy nie oddał, a on z pieniędzmi miał się całkiem nieźle, ale widocznie ktoś, to znaczy Zenon B, wcale nie chciał, żeby mu je oddawano. Filantropa młodych mężczyzn, co tam się działo, nie wiem, ale zawsze wydaje mi się taki szczególnie obrazowy kontrast pomiędzy wierszem, który Słowacki napisał na urodziny dla tego Zenona B, a wierszem, który napisał dla Zygmunta. Myślę, że najbardziej otąpna na poezję osoba, która sobie położy te dwa wiersze obok siebie, to będzie miała wrażenie, że one są w innym języku. Dlatego, że wiersz do Zygmunta jest krótki, ale on pokazuje, że ktoś rzucił zaklęcie. Ktoś rzucił zaklęcie, dzięki któremu my odżywamy, wzrastamy, kwitniemy, działamy i cali jesteśmy przepełnieni wdzięcznością, że ta druga osoba nam to umożliwiła. Natomiast wiersz dla Zenona B. urodzinowy to jest tak, jakby pięcioletniej mi dać kartkę papieru, długopis powiedzieć Marta, babcia ma urodziny, pamiętałaś, prawda? Weź napisz jakąś laurkę wierszowaną, babcia się ucieszy. Okej. Okay. No to tak, akurat wychodziło mi bardzo dobrze jako dziecku. <noise> Jestem w stanie zrymować wszystko ze wszystkim. Znaczy, I tylko, że powiedzmy sobie szczerze, nie są te rymy szczególnie głębokie. Często chowa welcome to i tak wyglądał ten wiersz dla na B. Tam były... T, t, to człowiek, to czyta, im się boże, to jest nasz wiersz. No, to jest takie, no nie wiem, no kolego, lego, tak? po prostu <tus Brooke> mniej więcej takie rymy tam lecą. I em, tak zupełnie szczerze, gdyby oni sobie byli bliscy, taki wiersz mógłby być obraźliwy wręcz. On jest taki, ta, 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 życzę Ci wszystkiego dobrego, mój stary kolego, haha, ha, taki jowialny, taki, że Słowacki tak nie pisze. Nie pisze dla osób, w które on wierzy, w których intelekt wierzy. No, więc to tak też, właśnie tutaj zjeżdżając powoli do mężczyzn, no ale warto widzieć, że ten Kraśński, z którym relacja skończyła się z takim hukiem, że, hu, to znaczy, panowie na siebie wpadli na ulicy paryskiej, i Kraśński, który wtedy już zdradzał 140, kochankę ze 141, i chyba zabrakło mu slotów na słowackiego, powiedział, że na, na rozpostarte ramiona przyjaciela, geniusza, ten, i, i w ogóle, i w ogóle, powiedział, że on, nie rozumiałam po polsku, no, nie, nie rozumiem, tylko rozumiem po francusku. I go chciał ominąć w ciemnej, w wąskiej uliczce. Mocno. Tak. To takie filmowe strasznie, nie? Idziesz mhm. i ktoś, z kim się przedtem, no, nawet jeżeli tej kołdry nie było, no to miejcie jakąś bliskość fizyczną, bo piszecie o własnych ciałach. Piszecie o tym, jak brakuje ci fizycznie drugiej osoby. I to w tych listach jest, tak? Więc i jeżeli ta druga osoba nagle mówi, e, a o co panu chodzi? W ogóle się nie znamy. To, to to musi być okropne, jak uderzenie w twarz. I ten policzek właśnie mentalny, policzek słowny dla Słoweckiego był tak dotkliwy, że chciał Krasińskiego... Wyzwać na pojedynek. Musiało go dwie osoby odciągać i uspokajać, i potem ich znajomość weszła w fazę końcową, ale no, dużo tam było właśnie emocji i chyba tak podsumowując pokrótce, nam się tutaj te kobiety rozrosły, <grym> jego relacje z mężczyznami to to są relacje, za którymi on tęskni. Jeżeli pojawia się w jego życiu jakiś ważny mężczyzna, potem znika, to Słowacki potrafi nawet kilka lat nie dojść do siebie i pisać, że tak Żałuje, że tak otworzył przed kimś serce. To znaczy, na przykład przed Michałem Rolą Skibickim, innym mężczyzną, który był dla nich naprawdę ważny z którym znikał na długie godziny i tam pozmieniało mu się w hierarchii ważności, i tak dalej, Skibicki potem zdefraudował pieniądze, wcale nie słowackiego, wylądował w więzieniu i ich yy, znajomość po prostu się przerwała. I Słowacki nie cierpiał, że sam stracił pieniądze, ale cierpiał, ponieważ jego zaufanie, że ten człowiek jest wspaniały, jest samą boskością, zostało naruszone. I nie mógł sobie z tym poradzić. Przez 4 lata, 5 lat pisał do matki, właśnie, że dlaczego ten Michał tak zrobił, czemu to się tak podziało, że on by inaczej, on już nie otworzył serca tak bardzo. Takie to było strasznie silne doświadczenie, chyba. On nie pisał. to trochę jak złamane serce. No, uh -huh. Jak, ogromny, jak zawód miłosny, prawda? To nie jest, że Kora nie przyszła dzisiaj na spotkanie ze mną. Okej, okay, będzie pięć następnych Kor, tak? Ma dwie siostry na szczęście, Kora Pinyard, więc no, zawsze ktoś się znajdzie, tak? Mhm. Te kobiety są zastępowane, ci mężczyźni są kimś takim, on tęskni. Chciałabym chociaż jakiś jeden cytat przywołać z tych listów, tu akurat sobie otworzyłam fragment z Zygmunta, mm -hmm. który w końcowej fazie już taki mocno obrażony, dramatyczny ton, też tu pisze do Słowackiego, już nie czujesz serca mego, mm -hmm. czemu to, przecież przez te wszystkie lata je czułeś i w nim nic odmienionego, ono zawsze twoim, tak jak w Wili Róż. Mhm. To, co, tak, o to czym ja tylko przypomnę, właśnie ta Rus to, to, to było to ich miejsce schadek, miejsce w spotkań w Rzymie. Tak, Znali się w Rzymie i jakieś... coś między nimi. Tak. Mhm. Kraśnicki też często pisał o jego urodzie. To mhm. też może nie jest takiego do końca typowe dla heteroseksualnych mężczyzn. No to i... też od razu tutaj podkreślmy, że XIX wieczny heteroseksualny mężczyzna. Mógł sobie pozwolić na więcej niż xxi wieczny heteroseksualny mężczyzna. Normy były zupełnie inne. Na przykład można było pocałować drugiego mężczyznę w czoło, i to oznaczało, że on jest dla nas godny szacunku. I można było pisać, że kocham cię, tak? Mężczyźni w XIX wieku bardzo często pisali do siebie, kocham cię, i nikt im twu nie zarzucał, tak? Gejostwa, po prostu było to typowe. Wszyscy się kochali w romantyzmie, to czemu mężczyźni mieli? Nie, tylko że nie wszyscy mieli te obrazy tak dzikie, raczej. Listy filomatów, które bardzo obszernie cytuję w książce, też właśnie jako materiał porównawczy, przedstawiają sposób, w jaki kochali się mężczyźni w homospołeczności, jaką było Towarzystwo Filomatów. I to była przyjaźń, o której mówiono językiem miłości, tak? To znaczy oni cały czas mówią: Kocham cię, a moja miłość do ciebie jest najczystsza, ja jeden kocham cię najbardziej na świecie, i nic za tym nie idzie, tak? Tam nie ma ciała, tam nie ma rozpaczy po stracie, tam nie ma tego chcenia wiecznie więcej. I też nie są monogamiczni w tym. Nie, Wszyscy nie do są. siebie nawzajem piszą w tym Tak, filmaców. to jest ten właśnie, to jest taki romantyczny list otwarty. I zobaczcie, jak strasznie to się od siebie różni. Tam były listy, które właśnie, nie wiem, Czeczot zaczął, Zen dopisał, kto, za, za, Tomasz Zank dopisał kto, ktoś jeszcze coś dopisał, ktoś jeszcze coś dopisał. I taki wspólnie tworzony przez uwielbiającą go grupę mężczyzn list Mickiewicz dostawał. Na pewno czuł się kochany, na pewno mu to coś dawało, ale to w ogóle nie było intymne. A kiedy listy pomiędzy Krasińskim a Słowackim zostały opublikowane zupełnie bez zgody Krasińskiego, to uznał, on uznał, że to jest jedna z największych niesprawiedliwości od dziesiątek lat użył jakiejś takiej mocnej metafory, nie mogę jej sobie przypomnieć, więc po prostu uwierzcie mi na słowo, że on nie chciał, żeby ktoś te listy otwierał, coś dopisywał i ktokolwiek, żeby je widział. Co jest fascynujące, bo to jest ciągle ten sam mężczyzna, co na przykład 12 tysięcy tych listów, tak? te listy były trochę tak częścią tej kreacji, troszkę na Oczywiście, pokaz, w bardzo dużym stopniu były częścią kreacji i to tak, jak nie wiem, jest się powiedzmy modelką, to wydaje mi się, że nie ma w tym nic dziwnego, kiedy jakieś zdjęcia sprzed rozpoczęcia oficjalnej kariery będą też porównywane. Opisywane, i tak No i w przypadku osoby, której rzemiosłem artystycznym jest słowo, ocenia się nie tylko jej teksty, które zostały opublikowane za tej osoby zgodą, dlatego że bardzo często ludzie pisali wiersze do szuflady, bardzo często umarli nie kończąc czegoś, bardzo często też biografowie, biografki zajmują się jakimiś zupełnie błahymi, można by powiedzieć, notatkami. No nie wiem, no na przykład jest taka książka o Gombrowiczu, która się nazywa Kronos, która polega właściwie na wymienianiu, no nie wiem, wypitych przez niego kaw w Argentynie i leków wziętych i imion kochanków. Tam nie ma zdań, tam nie ma metafor, tak, ale mimo wszystko to jest przydatne dla osób, które chcą Gombrowicza lepiej Gdzieś tam zrozumieć, tak? ktoś Więc... miało nie być publikowane. Tak, 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 tak. Ale no to skoro takie rzeczy i tak są jednak publikowane, skoro towarzystwo osób interesujących się romantyzmem w Polsce po prostu szaleje z radości, gdy się uda odnaleźć jakieś zapiski słowackiego z tych jego podróży na wschód i tak dalej, i tak dalej. I to o to się walczyło z Rosją, zanim jeszcze Rosja zaczęła aż tak walczyć z Ukrainą i oni nam nie chcieli oddać tych, tych, tych ilustracji, a tam właśnie się Brzezowski znalazł. Jaką Wnuk Brzezowskiego, tego, o którym wspominałam, to został obdarzony obrażającym wierszem, to on właśnie też, no, znalazł jakiś dokument, tak? Po swoim dziadzie, jakiś rysunek, coś z, z czasów jego relacji ze Słowackim. I skoro takie rzeczy są badane dalej, no to dlaczego listy miałyby nie być badane, tak? No um, więc no niestety nie można ufać, jeżeli samemu nie spalimy własnych listów, a jak mamy usuwać dzisiaj wirtualne, czy to już w ogóle nie wiem, właśnie dlatego o tym mówię, zawsze mnie to interesuje, że czy jak umrę, e, to kogoś będą interesowały moje relacje i po prostu rozmowy na messengerze, na gadu gadu, nie niestety nieodzyskiwalne, to jest dramat <laughs> dopiero. Ale no właśnie skoro ci nie niektórzy ludzie kiedyś tak strasznie dbali o własną kreację i usuwali co się dało, to jak sobie będziemy radzić z tym cyfrowo? jak dbać o swoją prywatność, kiedy wszystkiego właścicielem jest Google i Meta i tak dalej, i tak dalej. A jak, jak dla mnie jest bardzo powiązane z tym, o czym pisałam, bo dotyczy decydowania o tym, co jest prywatne, a co publiczne, decydowania o tym przez innych, a nie osobę zainteresowaną, no i tego, w jaki sposób artysta jest podobny do samego siebie w swoich człowieczych relacjach, a nie tylko w artystycznych. Tak, ale bardzo się cieszę, że wspomniałaś, że porównałaś listy Słowackiego i Krasińskiego do tych filomatów, mhm. bo, bo zresztą chciałam cię spytać o ten zarzut a historyczności, który często mógłby być pod postacią stwierdzenia, no że w romantyzmie się tak po prostu pisało, ale to jest bardzo... Dobre wytłumaczenie i też może tu tak wspomnę na marginesie, że bardzo mi się w twojej książce podobała taka odwaga, której nie tylko mówisz o poszlakach, które mogłyby wskazywać na nie heteronormatywność Słowackiego, ale też po prostu jako filolożka decydujesz się zinterpretować pewne rzeczy w takim kluczu queerowym. Mm -hmm. To mi się bardzo podobało, bo mam wrażenie, że ta książka nie jest skierowana do osób, które mają nastawienie homofobiczne, tylko po prostu jest czymś takim nowym w, w polskiej literaturze, że jest to dla ciebie oczywiste, że możesz to zrobić, że to ma sens, po prostu pokazujesz swoje argumenty, swoją wiedzę i my tutaj możemy poznać, poznać perspektywę, której w szkole oczywiście nie poznaliśmy. Ale... Wiesz, z jednej strony mówisz, że pokazuje swoje interpretacje, owszem, ale najpierw Każda osoba, która tę moją książkę otworzy, dostanie duże fragmenty tych listów albo o tych wierszy ewentualnie, ale no, głównie listów. To jest książka o wymianie korespondencji. I jeżeli ja coś sobie stwierdzam, to bardzo zależy mi na tym, żeby czytelnik czy czytelniczka też mógł stwierdzić, czy, czy to, co ja piszę, ma sens, tak? I zobaczyć sobie tę różnice pomiędzy nie. tymi filomatami, którzy właśnie tam całują się w czoło i oni piszą jak zagłoba jeden do zagłoby dwa i zagłoby trzy. Tam tutaj twoje zdrowie, brachu, tutaj dziew, dziewki miodu i tak dalej, i tak dalej. To jest taka stylistyka, taka narracja i w to wplecione dużo męsko-męskiej takiej sarmackiej miłości, tak? I to ja, ja tego nie umniejszam, ale chodzi o to, że jak to zastawimy ze słowackimi krasińskim, którzy umierają z miłości w Willi no to przepraszam bardzo, ale co z tego, że tu jest użyte słowo kocham i tu też jest użyte słowo kocham? To no nie wiem, jak mówimy do rodzica kocham cię, to też jest to miłość, a nikt nie uważa, że miłość rodzicielska i miłość seksualna to jest w każdym przypadku to samo, tak? Więc naprawdę moim zdaniem te przykłady mówią za siebie. Ty tutaj to potwierdzasz, co mnie bardzo cieszy, no i no, akurat no, nie spotkałam się z tym, żeby ktoś zupełnie tego nie zobaczył. To znaczy ktoś, kto przeczytał książkę, a nie ktoś, kto przeczytał opis i stwierdził, że a, bzdura. zdarzało Ci się, że rozmawiali z Tobą nauczyciele lub nauczycielki języka polskiego, którzy, które przeczytali Twoją książkę albo chcieli przeczytać i nie wiedzieli na przykład tych rzeczy, nie widzieli ich sami albo na przykład deklarowali, że to będzie też dla nich ciekawy materiał w ich pracy nauczycielskiej? Mm -hmm. chociaż głównie zdarza mi się, że odzywają się do mnie właśnie ludzie w wieku przejściowym, koniec liceum, początek studiów i mówią, że dziękuję Pani, mi go pani, ja widzę, że to był człowiek, to tak fantastyczne, Więc to jest naprawdę ogromna satysfakcja. Wiem, że na spotkaniach autorskich ze mną zdarzają się osoby, których pracą jest praca dydaktyczna, ale nie pamiętam jakichś szczególnych pytań akurat od nich. W każdej chwili zakładam, że z jakąś częścią tego, co ja piszę, można się nie zgodzić. Tym bardziej, że używam bardzo wielu porównań do czasów współczesnych. Bo no zobacz, skoro sama mówiłaś, że czujesz się jak słowacki, to ja chcę pokazać, że to jest zasadne, tak? Że po prostu, że ym, możemy o nim myśleć, jak jako o różnych innych osobach. Trochę, tak? Na zasadzie metafory. I jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić, że któraś z tych moich metafor do kogoś nie trafia. I im większą ktoś ma wiedzę, tym bardziej mógłby się gdzieś z jedną z opcji kłócić. I to jest okej. Okay. Ale no, nie zdarzyło się tak, że ktoś mi powiedział nie, nie przekonała mnie żadna z tych postaci, do których pani Słowacki porównuje. Na dziesięciu spotkaniach, które się na razie odbyły, miałam tylko jednego pana prawa tradycyjnego bardzo, który strasznie mocno uparł się, żebym ja mu udowadniała stosunek seksualny pomiędzy kraśńskim i Słowackim. Ja przepraszam bardzo, a, ale to a... tak, to, pomijając fakt, że ja o tym nie napisałam książki. On widział coś, on strasznie chciał ten stosunek widzieć i strasznie oh. chciał, żebym ja o nim mu opowiedziała i strasznie chciał udowodnić no mi, że tego nie ma. Tam klasycznie zeszło na to, że jak można w ogóle jakieś aktywności seksualne udowadniać, jeżeli nie zrobimy komuś, nie wiem, obdukcji szczegółowej, jeżeli to nie trafiło na policję, jeżeli nie ma z tego dziecka, no to tak naprawdę to wszystko jest tylko naszym wyłącznym wyobrażeniem, jak coś mogło wyglądać pomiędzy grupą ludzi. Często złożoną z dwóch osób, a czasem nie to są takie różnego rodzaju dywagacje, tak? Dotyczące osób znanych o których wiadomo, że nie wiem, zawierali białe małżeństwa, że mi jakąś kochankę, że mi kogoś, z kim się spotykali i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Na szczególnie osób znanych XIX-wiecznych to mm -hmm. Tak. No, i, takich no, próbek, czy z... które chciał ten pan raczej nie, nie otrzymamy. No ale... niestety, no niestety. Tak. Ale... Więc to była, to, to była jedyna osoba, której mi się nie, nie udało przekonać, ale to wynikało z tego, że ten pan bardzo chciał, żebym ja właśnie mówiła o czymś, o czym wcale nie miałam w planie mówić, ponieważ no to słaba to jest skandalistka, tak? I no. to w ogóle jest moim tematem. Ja po prostu zajmuję się słowami, które według mnie o czymś świadczą, a nie jestem biolożką i y, nie umiem zbytnio DNA sprzed 200 lat czy tam 150 pobierać od martwych poetów, więc proszę, nie wymagajmy tego ode mnie. Tak? Ja mogę pokazać, jak się porozumiewali między sobą i co według mnie to oznacza na podstawie innych sposobów porozumiewań i y, jakiejś tam nie wiem, gradacji czy y, odniesień. To jest to, czym się zajmowałam i dalej chciałabym zajmować.

Ale jeszcze temat właśnie, do którego bardzo bym chciała przejść To jest zagadnienie płci Bo mhm. myślę, że tą nieheteronormatywność Juliusza Już tutaj trochę omówiłyśmy, no, Ale mam wrażenie, że można by go odpisać Jako osobę heteronormatywną, mhm. Dlatego, że nie wiem Myślę, że współcześnie mógłby nawet nazwać się osobą niebinarną mhm. I mhm. ten temat Zresztą z tego co wiem To twój pierwotny tytuł pracy brzmiał Maskarada płci Tak, więc mhm. tak więc zdaje się, że mhm. Zdaje się, że to był jakiś może nawet centralny temat dla ciebie i właśnie w życiu Juliusza. Czy zgodziłabyś się z tym, że mógłby Juliusz opisać się jako osobę niebinarną, mając te wszystkie argumenty, które. To mi się wydaje troszeczkę na wprost, ale ja nie uważam go za tak płynnego, że mógł mieć takie okresy, kiedy był bliżej płci żeńskiej i po prostu jego wiele cech możemy przypisywać osobom płci żeńskiej. On nie ma w sobie pogardy. Dla kobiet jako takich, co czyni go wyjątkowo interesującym dla mnie, ponieważ u bardzo wielu polskich pisarzy można znaleźć takie, biało głowa ma robić to. One głupsze, one i tak nie zrozumieją i tak dalej, i tak no, dalej. Przypominam, że przecież romantyzm nie dawał praw bardzo wielu kobietom, tak, do własnych pieniędzy, do głosowania ludziom. To wszystko jest tak świeże, że to się aż czasem nie chcę wierzyć, jak krótko mm -hmm. jesteśmy uznawane ty, czy ja za, za osoby, które mogą mieć wpływ na cokolwiek. Jeszcze i tak nie do końca. Tak, 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 Ale ta, ta. no, oczywiście, oczywiście jest mnóstwo do zrobienia, ale w dalszym ciągu tak ta to jest. A Słowacki miał wiele takich drobnych rzeczy, które pokazywały, że, że on bywa pomiędzy tym żeńskim i męskim. Miał bo taki jeden podtytuł, że żeński, męs męski, słowacki, coś, coś takiego, bo no nie, no, nie jest aż tak dobrze, że on pisze z X na końcu, tak jak dzisiaj niektóre osoby niebinarne mm, chciałyby, żeby się y, do, nich, y, do nich zwracać i tak dalej. To no nie, Xa nie używa, ale mm, no właśnie podpisuje się jako nieistniejąca córka swojej matki, jako Zosia i tak wchodzi w tę rolę, że tam pisze, och tutaj ćwierka na, na y, mi służy, y, jakieś po prostu opowiada równoległą historię, która jednocześnie jest i nie jest historią Jusza Słowackiego. My widzimy w tej postaci dalej poetę, ale to jest poeta w wersji żeńskiej i on z taką łatwością w to wchodzi, że może, może to jest drag, może to jest niebinarność, nie wiem, jest strasznie dużo blasków i cieni. Ciekawe jest też to, że on bardzo wielu wyrazów używa po swojemu. Używa na przykład w rodzaju żeńskim, kiedy one mają rodzaj męski. Właśnie, że podpisuje się jako kobieta, ma różnego rodzaju takie zainteresowania. Sam o sobie mówi, że szuka w tych kobietach nie wiem tam podpórek i no wygląda na to, że czuje się jak ich przyjaciółka, więc chyba to też jest taki rodzaj tej niebinarności. On po prostu w ogóle nie jest takim męskim Polującym samcem, i to jest tak bardzo widoczne. To nie znaczy, że właśnie nie bywa cyniczny, że nie, nie traktuje przedmiotowo tych kobiet, ale to na pewno nie jest takie zwierzęce. No, jest taką, ta, 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 Czas, no jest, jest taką czasem jak księżniczko, trochę. Tak, ale to piękne. czasami jest taki drama Queen Tak nawet. o właśnie, jest taka cudowna ilustracja. Na Instagramie można sobie znaleźć, która przedstawia Mickiewicza jako Wolverina, a słowackiego jako Primadonna zespołu queen, słowacki jako Freddy Mercury. musicie to zobaczyć. Nie wiem, później ci jakoś na linka, bo to, to bardzo, to bardzo warto uwielbiam tak naprawdę. Odcinka. I to jest, jest z tym jakaś ogromna prawda. No. To znaczy on ma w sobie coś takiego, Podziwiajcie mnie. Właśnie o tym w ogóle akurat nie mówiłyśmy, ale ta, to jego zamiłowanie do mody to jest na, no, w tradycji polskiego olewania, co się na siebie włoży, e, przez mężczyzn, zwłaszcza, bo naprawdę nie ma czegoś takiego jak e, mężczyźni, którzy chcieli o tym pisać, którzy chcieli robić z tego temat. To na nie o to chodzi, że wszyscy byli kilku, ubrani. Kilkustronicowe kilku listy do matki. Zaczynające tutaj, no. się os, tak, od szczegółowego opisu, co miała na sobie od stóp do głów. To jest naprawdę ewenement. Na skalę polską przynajmniej. Plus znowu wracamy tylko na chwileczkę do tego, po jaką cholerę zaczynać list, w którym powinna być mowa o tym, że było się na najwyższym szczycie w życiu. Widziało się wodospady. Widziało się niesamowite miejsca na niesamowitych wysokościach z grupą. Pewnie ciekawych i bliskich osób. I on, żeby nie opisać tych ciekawych i bliskich osób, to skupia się na stroju, który opisuje przez trzy strony. Ale to jest takie bardzo wydarzające. To jest tak właśnie, że to tak jak przywowałyśmy tę sytuację, w której osoba nienormatywna idzie do kina i chciałaby powiedzieć prawdę i nie. Tak? To znaczy właśnie ona mówi, że no, że tam były tam dwie osoby, kiedy była tylko jedna, i tylko ta jedna jest ważna. Tak? No to właśnie tak samo robi Słowacki. On mówi, że Popatrz na mnie, byłam ubojana wtedy w to i w to. Tak jak mi nauczyłaś, jestem taki stylowy, bo chciałaś mieć stylowego syna, takiego dobrze wychowanego, takiego. O, e, o, nie tak jak Mickiewicz, co go tam nie wpuszczają do domu gry, bo przypomina niedźwiedzia. Ja zupełnie taki nie jestem. Jestem taki, jak chciałaś, mamo. Proszę tutaj, bo oni wreszcie ze mnie. I czytamy potem z innych źródeł, że, kurde, to jest ta sama wycieczka, w której on decydował się. Iść dalej w wysokie miejsca z tymi samymi ludźmi, wyłącznie w gronie męskim. Wszystkie kobiety odbijają w dół. I teraz tak, wiem, że kobiety miały stroje utrudniające w XIX wieku chodzenie po, po wysokich górach, ale w dalszym ciągu to jest. No, dlaczego nie napisać matce, że się weszło na przełęcz? Dlaczego zamiast tego obdarzyć ją dwustronicowym opisem spodnim i żółtych rękawiczek? Albo kiedy mam pojedynek, to dlaczego tak bardzo skupić się na tym, jakie będą kwiaty obok niego, a jaki I będzie jego strój? Będzie, tak. I wino stare, czerwone, ono rysuje takie po prostu straszliwie giczowate, ale no to taki jest romantyzm i jest piękne. Obrazy pełne em, symboli, które chcę, żeby do matki trafiły. To ci pokazuje, no to patrz, nie patrz na inne rzeczy. I nawet w tym liście o śmierci i o pojedynku się też pojawia Kasiński. On w ogóle nie umie pisać o Janie Bobrowej zdania, w którym nie pojawiłby się jednocześnie Kasiński. To był taki tam trójkąt emocjonalny, o którym też się szerzej. Bo czasem te mężczyźni i kobiety się łączą nie tylko w słowackim, ale też naokoło niego. I to jest akurat taki przykład. No to jest bardzo ciekawe i w ogóle tych wątków, które mogłyby świadczyć jego z heteronormatywności, od jego relacji, bo nie powiedziałyśmy w ogóle o wielu innych mężczyznach, mm -hmm. o tym z kim on e, kończył swoje życie, kogo chciał mieć w swoim testamencie. Spoiler, to też byli mężczyźni, e, a nie żadne kobiety. Nie powiedziałyśmy, ale to wszystko jest w twojej książce, którą no, czytało się bardzo, bardzo ciekawie. I, i, I jest tu naprawdę jeszcze cała masa materiału, którego nie umówiłyśmy i można do niego po prostu dotrzeć e, czytając. Może na koniec bym jeszcze chciała Cię zapytać o to, czy. No, takie może proste pytanie, ale. Czy widzisz w, w polskim romantyzmie jeszcze potencjał na dalsze queerowe badania z perspektywy queerowej? Ja chyba nie umiem sobie wyobrazić, żebym miała nagle się. Na pewno nie umiem sobie wyobrazić, żebym miał się zajmować pozytywizmem, ponieważ praca u podstaw nie jest moją specjalnością i tak jak powiedziałeś, że moja książka nie jest do, skierowana do homofobicznego odbiorcy, któremu trzeba. Mówić Odowadniać od A coś. do C. Tak, mm. nie, nie ja po prostu piszę okay. do kogoś, kto chce mm, zobaczyć, co ja mam do powiedzenia i potem sobie wyrobić zdania. Nie będę nikogo przekonywać do niczego, no, nie, nie czuję takiej potrzeby. Natomiast do zbadania jest mnóstwo. Właśnie ostatnio opisałam artykuł, który się ukaże na łamach czasopisma internetowego dwutygodnik o. Polskiej kulturze queer XIX wieku. Zapraszam do czytania. I no na pewno tematem, którym chciałabym się zająć, są typy związków które były w XIX wieku jeszcze powszechne, znaczy opisywane jako istniejące, opisywane między innymi przez Mickiewicza. I mówię tutaj o tak zwanych braciach ślubnych, o związkach jednodusznych, o związkach dwóch mężczyzn, które były sakralizowane jako przyjaźń mająca się charakteryzować wiernością i tym, że dwóch panów się nie opuści do śmierci itd. itd. Wow. Totalnie przysięga małżeństwa i to, było, to była uwaga polska XIX wiek. Więc Świętykowe. jakby niedawno i potem wszystko się cofnęło, a teraz znowu walczymy o to samo, a nie o coś, czego nigdy nie było takich besteństw. Nie, 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 dokładnie, no, dokładnie odwrotnie. Więc to jest coś, co mnie ostatnio zafascynowało. I to jest powieść Kaczkowskiego, która się nazywa Bracia ślubni i jest e, powieścią historyczną o e, takim właśnie rytuale, o którym myślę, że dużo z was. Hmm, Można nie wiedzieć, i ja się postaram dla Was, za Was dowiedzieć więcej i kiedyś o tym jeszcze napisać. Dobrze, bardzo na to czekam i mam nadzieję, że w naszym podcaście też będzie mogło to się pojawić. To bardzo ciekawe i bardzo się cieszę, że ta rozmowa się kończy takim otwarciem i tym, że jeszcze jest tak dużo do, do zbadania i opowiedzenia i że jeszcze będziemy czytać Twoje teksty. I bardzo Ci, Marta, dziękuję za tę rozmowę, była bardzo ciekawa dla mnie. Myślę, że dla słuchaczy i słuchaczek też i się słyszymy w następnym odcinku. Też bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.